Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Remont mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Aktualnie znajdujemy się w kuchni. Dzisiaj trwają końcowe już prace z instalacją elektryczną. Jak widzicie, instalacja już praktycznie jest położona. W większości jest już te wszystkie kanały, wszystkie rowki, które zostały wcześniej wycięte na przewody, już są zaklejone, są zaszpachlowane w tym przypadku klejem gipsowym, ponieważ on dosyć szybko schnie. Natomiast jest to też ściana gipsowa, więc myślę, że jest to dobry wybór materiału, w zasadzie bardzo podobnego. W przypadku ściany z żelbetu również zastosowałem klej gipsowy. Myślę, że nic się tutaj nie będzie działo. Kwestia wykończenia tych ścian w dalszym ciągu jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie tylko będzie pas płytek między szafkami i nie wiem, czy się nie pokuszę o wyłożenie tej ściany płytkami oraz dołu tu pod oknem, ponieważ tutaj będzie blat prawdopodobnie na 500, może nawet i mniej, może na 450, żeby nie zabierać kuchni. Natomiast przy takim blacie na 450 jesteśmy również w stanie usiąść i zjeść, więc myślę, że nawet może na 450 będzie ten blat. Nie, ta ściana będzie wykończona w płytkach, być może nawet tutaj pod spodem jeszcze będzie jakaś szafka, żeby ten blat miał się na czym oprzeć. Nie ukrywam, to znaczy nie wykluczone, że ta kuchnia tutaj jeszcze zakręci, ponieważ tutaj mamy niewykorzystaną przestrzeń, mamy gniazdka, także jeżeli byłby tu blat, możemy postawić tutaj, nie wiem, ekspres do kawy bądź jakieś inne urządzenie elektryczne. Aktualnie te prace na razie są wstrzymane z tego względu, że ten klej on schnie, a żeby nie tracić czasu, nie marnować czasu, zająłem się sufitami w łazience i toalecie. Sufity już są przytarte, natomiast teraz muszę je odpylić, odkurzyć i zagruntować. Po gruntowaniu wymalujemy te sufity na biało. Nie ukrywam, są pewne mankamenty, delikatne ryski, jakieś niedoszpachlowania, ale naprawdę jest ich bardzo niewiele. Natomiast tych wszystkich napraw, uzupełnienia tych ubytków dokonam już po malowaniu pierwszym. Będzie mi zdecydowanie lepiej przytrzeć, lepiej poszpachlować te miejsca i one będą bardziej widoczne, dlatego tym się zajmiemy po malowaniu. Natomiast w tej chwili no ważne, żeby już posprzątać to pomieszczenie, ponieważ już tutaj schodzimy z tych takich bardzo prac brudnych. Skupimy się teraz na sprzątaniu, gruntowaniu sufitu, jak i ścian. I myślę, że już zaczniemy chyba te ściany zaciągać jednak klejem, ponieważ ten gips jest naprawdę bardzo słaby, łuszczy się i tak dalej, natomiast powłoka po kleju gipsowym daje tutaj fajną strukturę, znaczy nie strukturę, tylko fajną powierzchnię, mocną powierzchnię, ale również i równa troszkę te ściany, także prawdopodobnie ta ściana zostanie zaciągnięta również klejem gipsowym. Tutaj mamy jeszcze do obsadzenia puszki, nie możemy o tym zapomnieć, oraz tu. Natomiast oczywiście będziemy jeszcze przygotowywać otwór pod drzwi. W dalszym ciągu nie znam wymiaru, to znaczy mam już katalog, w którym jest podana szerokość, światło potrzebne do montażu drzwi, także już praktycznie wymiary mi są, może nie są znane, natomiast już mam kartę techniczną drzwi, w której jest podane, jakie trzeba zapewnić tutaj, jakiej szerokości otwór, szerokości i wysokości. Tutaj jesteśmy w toalecie, są pewne takie, przebijają takie jakieś zacieki przez szpachle. Spróbuję to jednak pomalować, zobaczymy co będzie. Myślę, że grunt w jakimś stopniu to odetnie mi, nie wiem to, co to jest, być może są to jakieś zacieki po zalaniu, może, no nie wiem naprawdę w zupełności, nie wiem co to jest, może osad jakiś, nie wiem, z papierosów, być może ktoś tu palił wcześniej i tak dalej, dlatego no spróbujemy to pomalować, jeżeli nie wyjdzie, no to będziemy wtedy jeszcze prawdopodobnie nakładać pachle albo gruntować, żeby się odciąć od tej warstwy.
Tu powoli zaczynam przymurowywać te wszystkie dziury, które były wcześniej przy instalacji gazowej. Szkoda tylko, że nie zrobiłem tego przed montażem licznika i mam teraz trochę pod górkę, ale no trudno. Najlepiej było to wszystko zarobić w momencie, kiedy nie było tutaj licznika. Ta instalacja, ona biegła troszkę inaczej. Mój błąd niestety, no ale trudno. Będę się jakoś z tym tutaj bawił. Oczywiście muszę jeszcze kupić kratkę wentylacyjną i dopasować otwór tak, żeby to wszystko ładnie można było zmontować i spasować. Tutaj klej powoli już zacznie wiązać, także jeżeli ten element kleju zwiążę, ściągam tutaj tego pomocnika mojego, jadę dalej z tą instalacją elektryczną. Pewnie elektryk, jeżeli to widzi i ogląda, sobie pomyśli, że nie zarobiłby w ten sposób na sól i wodę. No ja nie jestem elektryk, nie jestem budowlaniec, nie jestem również malarz, ale nie boję się tej roboty i może w dłuższym czasie, ale również ją wykonam i myślę, że gra warta świeczki, kiedy chodzi tutaj o paręnaście tysięcy złotych jednak zaoszczędzone. Dobra, ale szkoda się tutaj rozwodzić. Zajmiemy się w tej chwili wysprzątaniem tego pomieszczenia, zagruntowaniem sufitu i ścian i w późniejszym czasie wymalowaniem sufitu. Okej, możemy w tej chwili już sufit malować, grunt wysechł na pewno, ponieważ miał na to całą niedzielę. Ja w tej chwili pędzlem ławkowcem wymaluję wszystkie narożniki, wszystkie te miejsca, gdzie nie dostałbym wałkiem. Natomiast całą resztę sufitu pomaluję wałkiem po to, żeby nadać strukturę na tym suficie. Struktura ta po pierwsze ładnie wygląda, po drugie pewnie jakieś mankamenty mniejsze przykryje. Natomiast te większe jeszcze będziemy szpachlować, ale to już po tym, jak ta pierwsza warstwa farby nam wyschnie. Dobra, obrys cały sufitu mamy wykonany, wymalowany z pędzla. W tej chwili kuweta, wałek i farba. Jedziemy z całością. Niezbyt jest to ekonomiczne, co ja robię, niezbyt oszczędne farbę, ponieważ jest to naprawdę malutki suficik. Trzeba brudzić wałek, potem go myć. Jest duża strata farby. Najlepiej by było to wykonać, malując wszystkie sufity na mieszkaniu, natomiast ja chcę to zamykać pewnymi etapami i szkoda mi teraz by było czekać, aż wyszpachluję sufit na przykład w kuchni, tylko zwyczajnie wymaluję ten sufit, nie patrząc na koszty. Przy tak niewielkich gabarytach i zużyciu farby i tak nie są to jakieś wielkie oszczędności, także decyduję się na to, wiedząc o tym również, że można by było to zrobić bardziej ekonomicznie.
Jak widzicie, są miejsca, gdzie przebija poprzednia warstwa, szpachla bądź jakiś klej. Emulsja ma to do siebie, że nie jesteśmy w stanie naraz tego zamalować. Emulsja musi wyschnąć i dopiero druga warstwa prawdopodobnie pokryje to. Ściana również inaczej się zachowuje. Jeżeli emulsja wyschnie, wiele z takich miejsc, gdzie przebijają, znikają zwyczajnie. Emulsja, kiedy wysycha, ona zaczyna się jej krycie. Także no, nie jestem w stanie wam tego wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, natomiast tak jest. No, zaczyna się ładnie robić, na pewno dużo jaśniej od razu. Natomiast z poziomu tego, na którym stoję, czyli na podłodze, widać mankamenty, będziemy je usuwać, ale tak jak mówiłem, to po tym, jak ta warstwa farby wyschnie. Sufit już nam wysechł, farba jest zupełnie sucha. Jak widzicie, są miejsca, nie wiem czy to widać, ale są naprawdę minimalne miejsca, gdzie trzeba poprawić szpachlą, jakieś delikatne wżery, nie do szpachlowania. Tego jest naprawdę niewiele, może 3, może 4 miejsca, tam jest jakaś delikatna ryska. To wszystko będzie uzupełnione szpachlą wykańczającą, taką gotową we wiaderku, z tego względu, że bardzo łatwo jest ją przycierać. I taką szpachlę właśnie tutaj zastosujemy. Ale jak widzicie, wszystkie te przebarwienia nikną. Jeszcze jest kilka miejsc, gdzie przebija jeszcze szpachla czy klej spod farby. Natomiast druga warstwa farby, którą położymy, to wszystko pokryje, więc tym się nie stresujemy. Oczywiście sufit będzie malowany drugi raz dopiero po płytkach. Ponieważ jeszcze coś tu się może nakurzyć, chociaż już tego kurzu nie będzie tyle co do tej pory, natomiast gdzieś możemy zabrudzić klejem nawet sufit podczas klejenia płytek. No nie zapominajcie, nigdy nie kleiłem płytek, więc ta moja praca może być dość mozolna i średnia, jeżeli chodzi o efekty. W toalecie również sufit jest pomalowany, bałem się tutaj przebarwieniami, które były na suficie, zaciekami wręcz nawet. Zobaczcie, dosyć ładnie to farba pokryła. Oczywiście są jeszcze przebarwienia i to przechodzi przez farbę, natomiast już myślę, że druga, a może trzecia warstwa pokryje nam to wszystko, więc nie będzie z tym problemu. Tam już zabrudziłem klejem, więc to jest to, o czym mówiłem. To jest to, że finalne malowanie sufitu odbędzie się dopiero po położeniu tutaj płytek na ścianach. Oczywiście będzie zrobiona jeszcze wylewka, ponieważ musimy wyrównać poziomy tutaj podłogi w przedpokoju i podłogi w toalecie. Natomiast na chwilę obecną mamy zagruntowany sufit w kuchni i wyszpachluję, przytrę i wymaluję z pierwszego sufit w kuchni. Teraz jak widzicie, gniazdka, to znaczy puszki już są obrobione, wszystkie bruzdy są zaszpachlowane. Nie wiem jeszcze co zrobić, ponieważ fragmentami dość mocno się trzyma farba i stary gips i są dosyć grube przejścia pomiędzy tymi różnymi warstwami. Prawdopodobnie tą całą ścianę zaciągnę albo klejem gipsowym, albo klejem do płytek, w zależności co na tej ścianie będzie. Jeszcze nie wiem, czy będą płytki, być może ta ściana będzie tylko szpachlowana, zobaczymy, dlatego na razie wstrzymam się tutaj z tymi pracami, ale oczywiście sufit można już szpachlować. Myślę, że już niedługo również będziemy musieli się zająć tymi ekranami i wykończeniem tutaj tej powierzchni przy oknie ze strony lewej, jak i ze strony prawej. Sufit wymalowałem farbą Decorol antyrefleksyjna akrylowa. Jest to wybór. Dlaczego taki? Dlatego, że ta farba została mi z poprzedniego remontu około pół roku temu, więc żeby się nie marnowała, wykorzystam tą resztkę praktycznie tej farby. Natomiast farba bardzo fajna, bo faktycznie jest antyrefleksyjna, nie powoduje odbić światła. Jest tak jakby matowa, bardzo fajny daje efekt, no i bardzo fajnie kryje, także myślę, że farba
No, przynajmniej przeze mnie godna polecenia. Ja nie jestem fachowcem, malarzem zawodowym, żeby też wydawać takie opinie. Nie jest to też reklama, także ja tylko uprzedzam pytania, które możecie mi zadawać. Jeżeli chodzi o kuchnię, jak widzicie, bruzdy po przewodach mamy już praktycznie zaklejone. Tutaj jeszcze pokuszę się o to, żeby wywiercić otwór pod puszkę. Tutaj będzie tradycyjne gniazdko. Planowałem samą puszkę gdzieś nad meblami, może w meblach nie. To będzie druciarstwo. Tutaj będzie normalne gniazdko. Jeszcze się poświęcę i wykonam tu jeden odwiert, choć jest to karkołomne przedsięwzięcie, ale trudno. Okolice tutaj już zacząłem podmurowywać. Jeszcze została tu dziura do wymurowania. Zakupić muszę kratkę wentylacyjną, żeby ją wpasować i ewentualnie wykończyć te krawędzie, ale to muszę mieć do tego kratkę. W tej chwili już mamy tą puszkę obsadzoną. Widzieliście, podczas zawiercania miałem małą niespodziankę. Uleciał adapter od tej otwornicy, od tej koronki, ale no, musiałem się tutaj wspomóc samym dutem, mimo wszystko, że bez koronki i tak udało się wykuć ten otwór pod puszkę. Są to puszki głębokie, jeszcze raz przypominam, więc tego kucia tutaj było sporo. Ale udało się. Dobrze, że nie trafiliśmy akurat na żadne druty. Udało się jakoś bez problemu zakuć tą puszkę. Szpachlowanie sufitu mamy za sobą. Oczywiście to szpachlowanie pierwsze, wstępne. Jak widzicie, no, nie wygląda to jeszcze pięknie z tego względu, że gdzieś wychodziły po drodze kamyki, które przeszkadzały w szpachlowaniu. Natomiast już to drugie szpachlowanie i trzecie będzie już na takim poziomie akceptowalnym. Piszecie mi, żebym nie szpachlował w ten sposób, tylko nakładał naraz warstwę grubszą szpachli. No ja tak nie potrafię, niestety. Nauczony jestem szpachlować trzykrotnie, potem to przycierać. Piszecie, że twardość między warstwami może być różna i z tego względu, że w różny sposób mogę mieszać kolejne partie szpachli. I coś w tym jest, ponieważ przy przycieraniu widać tą granicę, gdzie przecieram się przez pierwszą warstwę, dochodzę do drugiej, która jest miększa lub twardsza. I z tym, że jeżeli szpachluję trzy razy, trzeci raz ta powłoka trzecia jest już na tyle ładna, że nie ma potrzeby aż tyle trzyć papierem ścierpnym, żeby przecierać się przez te powłoki. Dlatego ten sposób swój pozostaje przy tym swoim sposobie. Jak mówię, jestem amatorem, nie mówię, że robię to dobrze, nie mówię, że robię źle, nie wiem, po prostu tak jestem nauczony i tak będę to robił. Teraz przejdziemy może do łazienki i toalety i pouzupełniamy tutaj te mankamenty, które są. Nie wiem, czy będą one widoczne.
Jak widzicie, tych mankamentów naprawdę nie ma wiele. A teraz widać właśnie po malowaniu te miejsca. Wcześniej były niezauważalne. Być może dlatego, że ja nie szpachluję do żarówki. Patrzcie dokładnie, gdzie jeszcze poprawić i mówcie, jakbyście coś zauważyli. Jak widzicie, sufit jest już szpachlowany, już ładnie to wszystko ciągnie, ładnie wysycha i w momencie, kiedy to wszystko zrobi się białe, naciągamy kolejną warstwę gładzi. Tutaj jeszcze uzupełnienie pewnych ubytków koło licznika. Tym się zajmiemy w przyszłym odcinku. Jeżeli chodzi o kładzenie płytek w kuchni, decyzja już chyba jest podjęta. Płytki będą pomiędzy szafkami tylko, dlatego ta ściana będzie zaciągnięta klejem gipsowym, żeby wyrównać te wszystkie, jakby to nazwać, ubytki, które nie przylegały, które były luźne i odpadły podczas skrobania ścian. I na to wszystko pójdzie gładź oraz emulsja. Jest to mieszkanie przygotowywane do wynajmu, więc myślę, że nie ma co również tutaj na siłę szukać w jakiś sposób kosztów. A myślę, że ułożenie z płytek tylko tutaj pod meblami w zupełności wystarczy. Jeżeli nie, w każdym momencie tych płytek można będzie dołożyć, będę widział. Płytki myślę ułożyć po meblach. Po montażu mebli. A czy to jest dobry pomysł? No nie wiem. Piszcie również w komentarzach. Jestem ciekawy waszego zdania. Nie wiem dokładnie. To znaczy, wysokość szafek i grubość blatu jest już znana. Wysokość górnych szafek, montażu górnych szafek również. Więc tutaj myślę, że nie ma z tym problemu. Natomiast no łatwiej by było chyba już na blacie te płytki kleić, kiedy będziemy mieli tutaj jakąkolwiek bazę. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć!